Siemano, miał być kolejny vlog z treningu push. O, wyszło jak wyszło. Zaczynałem kręcić tego vloga, więc sami zobaczcie, jak to miało wyglądać. Siema, kolejny poniedziałek. Trening push. Siła, tak jak wam wcześniej pokazałem, dzisiaj pokażę wam kolejny. Ciężary do góry. Zobaczcie sobie, jak tam mój zapas z obciążeniami. No i widzimy się na siłce. Także tak to wyglądało. Po 2 minutach zwijania się z bólu skapnąłem się, że mam to nagrane, bo nagrywałem sobie vloga. I jak wziąłem telefon i pierwszy raz odpaliłem ten film, to aż mi się nieprzyjemnie to patrzyło. I biorąc pod uwagę, że byłem trochę zesrany konsekwencjami, jakie z tego będą, to naprawdę nie chciałem tego filmu oglądać. A teraz na to patrzę, już w sumie minęły 2 dni. Od tego incydentu i no oprócz tego, że bolą mnie żebra, to w zasadzie no czuję się dobrze i wydaje mi się, że nic się nie stało poważnego. Tutaj mam wypis ze szpitala, zrobili mi morfologię i prześwietlenie. Z tego co wiem, powinienem mieć jeszcze USG i EKG ewentualnie, aczkolwiek lekarzem nie jestem, więc też nie chcę, tak wiecie. Tyle co wyczytałem z internetu, to tyle mogę powiedzieć. Tutaj niby lekarz mi powiedział, że żebra nie są uszkodzone, że sylwetka sercowo-naczyniowa mieści się w granicach normy, pola płucne bez zmian naciekowych, kręgosłup piersiowy nieznacznie skrzywiony bocznie, ale to chyba po prostu jest ten krzywy. No, żebra bez zmian urazowych, wszystkie badania tutaj wyszły też spoko. Więc wydaje mi się, że będę żył. A jeśli chodzi o sam wypadek, no to tam czytałem wiele komentarzy. Ogólnie zastanawiałem się, jak, że takie rzeczy widziałem tylko na filmach. Nie sądziłem, że mi się to kiedykolwiek przydarzy. Bo no, robicie to, wiecie, no to już jest taka rutyna. Robisz to od 5 lat, wyciskasz cały czas. Czasami robiłem wyciskania po 3 razy w tygodniu. I naprawdę ostatnia rzecz, o jakiej bym mógł pomyślał, o jakiej bym mógł pomyśleć, to jest to, że mi gryp wypadnie z rąk. I nie wiem, chyba po prostu potrzebę do tego na zbyt dużym luzie, bo no 152 kg to nie był dla mnie jakiś ciężar, że kurde, miałbym z tym problem, żeby to podnieść. Podejrzewam, że jakbym miał 160, to by mi się nic nie stało, bo bym się tak wkręcił po prostu w to. Potrzebny do tego na pełnej. I nic by się nie stało, bym był maksymalnie skupiony, a że 152 kg to był ciężar, do którego tam już sobie, no po prostu zaczynałem redukcję od zaniżonych ciężarów i wracałem sobie tam do swoich maksów. I po prostu poszedłem do tego na luzie, no i jebło dosyć mocno. Ludzie tam pisali, też zastanawiałem się sam, że nie wiem, jak miał asekurację, albo rozłożyłbym sobie te belki po bokach. Tylko że jeśli chodzi o asekuranta, powiedzmy jednego z góry, no to jestem pewien, że on nic by po prostu nie zrobił, bo jeśli ja po prostu no, zobaczył pierwsze powtórzenie, że mi idzie, drugie poszedł szybki strzał do góry, po prostu on by się skapnął, że cokolwiek się stało, jak ja miał już gryf na sobie. Więc mógłby jedynie mi pomóc pod takim względem, że zdjąłby ten ciężar ze mnie albo pomógłby mi go wycisnąć, ale akurat jedna rzecz, którą zrobiłem dobrze, to zajebiście się zabrałem z tym gryfem, bo miałem 150 kg na brzuchu
I kurde, w sumie zajebiście szybko wstałem i to wypierdoliłem z siebie. Więc chociaż tyle dobrze. A jeśli chodzi o asekurację, która mogła mi pomóc, to są jedynie, no jedynie mogłoby stać dwóch gości obok po prostu i zobaczyliby, że gryf leci, no i mogliby to jakoś złapać. Ten podejrzewam, że coś tam mogło mi na, i tak spać na brzuch, ale byłby to już tak niewielki nacisk, że pewnie nic by mi się nie stało. Ale no gdzie kurwa na treningu bierzesz dwóch gości, żeby cię asekurowało jeszcze przy 150 kg, no przy ciężarze, no nie jakimś bardzo dużym. Szczególnie, że no wydupcałem 180 kg i był jeden asekurant i no normalnie podniosłem, normalnie chwyt trzymał. Rutyna, wydaje mi się, że rutyna zjadła, nie brak szacunku do ciężaru, podejście na zbyt dużym luzie. To jest, wydaje mi się, główna wina tego wszystkiego. No i co, no nie winię gryfu, nie mam kogo winić, to jest tylko i wyłącznie, no tylko przez siebie mi to spadło. Całe szczęście, że nie spadło gdzieś tutaj. Oglądałem sobie właśnie filmik Grzegorza Wałgi przed tym, jak no po tym, jak rzuciłem ze szpitala, mu spadło 380. To nie wiem, jak ja bym, mi by spadło 380 kg na klatę, to kurwa moje gówno by wylądowało w piwnicy na tej siłowni chyba. Nie wiem, czy bym to przeżył. 150 naprawdę nie życzę nikomu przeżyć czegoś takiego. Nie do opisania. Naprawdę, ta minuta to jest nie do opisania, tylko zwijasz się i nie wiesz w ogóle, co się dzieje. A ten strzał, jak spada ci te gryfy, ten strzał centralnie tutaj, aż kurwa mi przypona zabolała teraz. No, adrenalina takiego szoku dostałem, że od razu ten gryf wypierdoliłem z siebie. Przejebane, naprawdę. Teraz będzie taka blokada w psychice pewnie przez pierwsze treningi. Co do wyciskania, bo wezmę sobie to 150 kg znowu i pięści to będę miał tak zaciśnięte, że jedyne co mi się może stać, to fakt, że na klacie mi stanie ten ciężar. Oby, bo nie chciałbym więcej takiego incydentu. No i jestem dwa dni po, robiłem deload, zrobiłem tydzień treningowy, teraz kolejny tydzień i znowu pewnie zrobię ten tydzień deloadu. No, wydaje mi się, że tydzień przynajmniej powinienem odpocząć, chociaż jakbym miał pewność, że mi się nic nie stanie, to pewnie już bym ćwiczył, ale wypada zrobić tą przerwę. Taka ciekawostka, było dwóch gości na siłowni tam, jak robiłem serię na klatę. Jeden taki chłopak 20 lat, drugi taki starszy gościu, jaki trochę tłuszczyku, ale widać, że parę na pewno miał. No i ten gościu starszy tak zobaczył to i poszedł, a ten młody tak stoi nade mną. Stoi z pół minuty i się pyta, ty, pomóc ci kurwa, lecieć na dół gdzieś, zawołać kogoś. Teraz tak pokazałem rękę, bo nie byłem w stanie nic powiedzieć. Nie wiem, minęły dwie minuty, ogarnąłem się. Siedzę na tej ławce i przychodzi tam ten drugi gościu. Ja kurwa, oglądam ten film i się zwijam. I gościu tak podchodzi do mnie i ty, trójce dostałeś jeszcze? Ja tak kurwa patrzę na niego i się myślę, no grubo kurwa, prawie umarłem, a chłop się już chce na ławkę wpierdolić, się pyta, czy mi jeszcze dużo zostało. Stwierdziłem tak, patrzę na niego, i dwie serie jeszcze, bo nie wiedziałem, czy mam kończyć trening, czy nie, więc stwierdziłem, że powiem, że dwie serie. No i poszedłem za ciosem, nie wiem, minęły 3 minuty, założyłem 60 kilo, zdjąłem to, zrobiłem 4 razy. Bolało trochę, ale no, do przeżycia. Założyłem stówkę, próbuję tu zdjąć ze stojaków, nie chuja, tak żebra napierdalają, że nie było w ogóle opcji kontynuować treningu. Zadzwoniłem do znajomych, wysłałem im film i powiedziałem, co się stało. Wyjeżdżałem wypierdala do szpitala od razu. Miałem taki, że no wiecie jak to jest. No, może boleć, może się coś stać, ale najgorsze są te konsekwencje, że trzeba jeździć po tych lekarzach, uganiać się, kminić co dalej, martwić się, jeszcze rodziców informować, na masakra. Więc to nie chciałem jechać, ale naczytałem się na ten temat różnych rzeczy i stwierdziłem, że nie, no jadę, bo się rano nie obudzę, będzie lipa trochę. I ten. No i poszedłem do szpitala, wchodzę tam. I tam przyjmuje mi ta laska, jest na początku jest tam wywiad na tym SOR-ze i ona tam odsyła cię do wybranych lekarzy. No i mówię, pani, tam przeczytałem też wcześniej, co, jakie badania powinienem przejść, tam pisali do mnie znajomi i mówię tej pani, że spadł mi gryf 150 kg na klatę. No i trochę mnie wgniotło i nie wiem, czy się nie uszkodziłem w środku, czy czegoś nie zrobiłem.
Pokazałem jej filmik i laska patrzy. Mówi, że nie, że raczej nic się nie stało, że zrobimy tam jakieś prześwietlenie, ale to już lekarz zadecyduje. Patrzę na nią, powiedziała do mnie tak, jak miałem na siłowniku dwa wracać znowu, że nic się nie stało, wgryw 150 kg i przeciął prawie w pół, ale nie, nic się nie stało. I poszedłem potem do tego lekarza, co mi tam miał prześwietlenie robić. No i taki bardziej już kumaty, zobaczył ten filmik, no zdziwił się troszkę. I mówił tam, że śledziona może być uszkodzona, że tam porobimy prześwietlenia. A posiedziałem 2 godziny, okazało się, że nic, więc jest dobrze. Nie wiem jak będzie w kolejnych dniach, ale mam nadzieję, że już nic nie będzie działo złego. To co mogę poradzić Wam, to miejcie szacunek do ciężaru. Nawet mniejszych ciężarów niż podnosiliście, zawsze skupcie się na 100%. Asekuracja, chociaż w tym przypadku no, nie dało mi to wiele, ale zawsze warto mieć, bo może akurat ktoś jest na tyle kumaty, że Wam pomoże. No i co? No, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Trzymajcie się, na razie.